I już witamy w drugiej części programu Niedziela po naszemu 20 sierpnia, a są my na tarasie przed salą przyjęć pod Topolami we Pstrążnej. No Kaj, właśnie idzie się pobawić po włosku, na wieczorze włoskim, poczuć te fajne włoskie klimaty, potrawy, no i muzyka. Kiedy taką najbliższą impreza? Znajdziecie informacje na stronie internetowej. A teraz już zaproszamy do wysłuchania kolejnych życzeń. 19 sierpnia obchodziła swoje 80. urodziny nasza kochana siostra Helena Piecha z Żor. 80 lat to piękny wiek. Każdy jak ty przez świat iść chce. Cieszyć się życiem, piękno dostrzegać. Brać co najlepsze, życia się nie bać. Z okazji urodzin tak wspaniałych życzymy dni samych doskonałych. W szczęściu, zdrowiu i radości, pomyślności, uśmiechu i miłości. Wszystkiego najlepszego i błogosławieństwa Bożego składają siostry Jadzia i Anka z rodzinami. Kolejna dedykacja muzyczna już teraz. Zaniesie ci mych życzeń treść.
Otóż teraz kiniech się do pozór pani Irena Stanek ze Świerklun, kiedy 18 sierpnia fajerowała swoje 80. urodziny. Niechaj szczęście tobie sprzyja, a smutek omija. Dobry Pan miłością otacza, anioł swe skrzydła nad tobą roztacza. Bóg w zdrowiu niechaj zachowa cię i radością z uśmiechem obdarza cię. Tego życzą siostrzenice Grażyna, Gabrysia i Basia z rodzinami. A dopełnieniem tych życzeń będzie ta dedykacja muzyczna. Nas gdzieś coraz mniej w tobie sił. Czegoś ci brak, to życie jak sen, to złudny pył. Przypomnij sobie swoje dziecięce dni, żadnych zmartwień, piękne sny. Posłuchaj jak gra muzyka w nas i z nami. Kolejne życzenia w dzisiejszym programie zaczynają się tak. Kochanej siostrze Henryce Kober z Wielopola, kero 16 sierpnia obchodziła 62. urodziny, dużo zdrowia, pomyślności, cierpliwości oraz opieki Matki Bożej życzą siostra Grażyna i szwagier Ryszard. Serdeczne życzenia dla Jadwigi Piwczyk. W dniu twoich 70. urodzin gorące życzenia. Wiele uśmiechu i powodzenia.
Niech Cię nie trapią żadne zmartwienia i niech się spełnią wszystkie marzenia. Wszystkiego, co najlepsze, co dobre i co miłe, co budzi uśmiech na twarzy, co kryje się w maleńkim słowie szczęście. Oraz tradycyjnych 100 lat życzy Twój syn Wojciech z żoną Wioletą i Szymonem. A dopełnieniem tych życzeń będzie piosenka Jacka Silskiego. Jest jedno miejsce, gdzie wracać chcesz. Na tej śląskiej naszej ziemi, tak cudny jak piękny sen. Matka piekarska i w noc i w dzień, każdą chwilę powierzam opiece jej. Moja pieśń, Ave, Ave Maria. Tylko Ty jedna nigdy nie zawiodłaś mnie. Ave, Ave Maria. W cieniu błądzę i sił mi brak. Do kogo zwrócić się mam? Odpowiedź jedyną znam. Ave Maria, wciąż ufam Ci. Wracam co dnia do miłości Twej, Matko Boża, w opiekę Twą oddaję się. Te szczere słowa do Ciebie ślę, Tobie Pani. Dziś życie swe. Ave, Ave Maria. Z czystego serca płynie dziś moja pieśń. Ave, Ave Maria. Zawiodłaś mnie. Ave, Ave Maria. Kiedy w zwątpieniu błądzę i sił mi brak, do kogo zwrócić się mam? Odpowiedź jedyną znam. Ave Maria. Ave Maria. Dajcie pozór Zwonowice. 18 sierpnia obchodził swój 30. geburstak Gabriel. My Ci fest przajemy i taki życzenia Ci winszujemy. Zdrowi niech Ci nie szwankuje, maszkety i Pepsi dycki szmakuje. Pomboczek niech Ci błogosławi, a Matka Bożo w opiece mo. Dycki w czas rano stowosz,
Fiacikiem naszych ta jedziesz, maszkety ze sobą bierzesz, a ty nie wiesz, że za tobą zaglądają frele. Przajesz zwierzyntom, to wie cało familio. Gołębie w gołębniku hodujesz, a z psym muszką dycki spacerujesz. My ci jeszcze raz 100 lat winszujemy i fest za geburstak dziękujemy. A tego życzą rodzice, brat Rafał z Anią i ciocia Jacynta z rodziną. A w miejscowości Zawiść mieszkał pan Zdzisław Witek, który obchodzi swoje 60. urodziny. Z tej okazji żona Anna wraz z synami i ich rodzinami ślą życzenia. 60. rok rozpoczęty, zacny wiek już osiągnięty. Dorosłe dzieci, urocze wnuczęta, to do długiego życia zachęta. Bawić wnuki, wypoczywać, w wyjątkowych miejscach bywać. Aby sił na to nie brakowało, życzymy ci zdrowia niemało. Pozdrawiam, Adam. A do solenizantów zaśpiewają duo Feniks 2 Feniki. Siadamy przy rodzinnym stole, bo to szczególny jest twój dzień. Już oczka mrugają w rosole, a na torcie pyszni się krem. Prezenty, życzenia, owacje, niech gwiazdka nie zagaśnie przez 100 lat. A róże jak zawsze w wazonie i wszyscy śpiewają tak. Życzymy ci, życzymy szczęścia, niech Bóg w opiece ma twój dom. Na wszystkich życiowych zakrętach podaję swą ojcowską dłoń. Życzymy ci, życzymy szczęścia, bez niego jest tak trudno żyć. Więc spróbuj słowa te pamiętać na wszystkie zwyczajne dni. Toastom dziś nie będzie końca, ze szczęściem się nie trzeba przecież kryć, bo w lampkach są promyki słońca. Ze słońcem weselej żyć. A kiedy śpiewy już umilkną, kolejny się rozpocznie znowu dzień. Pomyślisz, że warto z rodzinką raz w roku swój przypomnieć wiek. Życzymy ci, życzymy szczęścia, niech Bóg w opiece ma twój dom. Na wszystkich życiowych zakrętach podaję swą ojcowską dłoń. Życzymy ci, życzymy szczęścia, bez niego jest tak trudno żyć. Więc spróbuj słowa te pamiętać na wszystkie zwyczajne dni.
teraz wysłuchajcie kolejnych życzeń. Jesteście razem już 30 lat. Macie swój własny piękny świat. Od dawna bez słów się rozumiecie, bo ponad wszystko się kochacie. Choć życie często troską jest, być razem to najważniejsza rzecz. Dlatego bądźcie wciąż szczęśliwi, by patrząc na was świat się zdziwił, że choć są to perłowe gody, tryskacie wciąż miłością młodą. Z okazji 30. rocznicy ślubu Jana i Elżbiety z Dziebłowskich wszystkiego najlepszego życzy tata Eugeniusz, mama Regina oraz dzieci Monika i Dawid. A kolejna muzyczna dedykacja już teraz. Wydaje się to niemożliwe, a przecież to już tyle pięknych lat. I każde słowo tak prawdziwe buduje między nami cudny świat. Co jutro będzie, tego nie wiem. Zagadką jest kolejny dzień. Wiem tylko, że dziś mamy siebie. Dziś tylko to. Wszystkie życzenia w dzisiejszym programie, które w tym tygodniu żeście do nas nadesłali. Dziękujemy za te życzenia. No i dziękujemy pani Joli, właścicielce sali przyjęć pod Topolami we Pstrążnej, za ta gościna i za to, że mogliśmy zaś wam coś inkszego w tym miejscu pokazać.
A w tym miejscu możecie nie ino obsztelować se fajne przyjęcie urodzinowe czy wesele, nie ino możecie uczestniczyć we wieczorku włoskim, ale od września możecie se zjeść sam we niedziela śląski łobiot. Styknie ino znoś kontakt, we internecie oczywiście. Wpisać se na przykład pod topolami Pstrążna. Tam na pewno znajdziecie wszelkie informacje, jak się tu dodzwonić, jak se to nasztelować. Mało tego, pogadać z samą szefową. Zaproszamy, pięknie polecamy. No a my już dziękujemy serdecznie za dzisiejszą uwagę, za to, że byliście razem z nami. Czekamy na kolejne życzenia, które będziemy mogli wam przekazać w przyszłym tygodniu. No i oczywiście je przekorzymy pod warunkiem, że przyślecie je odpowiednio wcześniej, żeby my je mogli dostać. No i się to wszystko tak poukładać, żeby wszystko grało i buczało. Życzymy miłej niedzieli i do zobaczenia zaś. Perzglutkowie. Propos tych włoskich wieczorków, widzisz. No, fajnie by tu było być. Trzeba się zaraz dowiedzieć, kiedy to ten najbliższy wieczorek. Ja ci powiem tak, że to tak wygląda niby po włosku, ale bufet jest w formie szwedzkiego stołu. Aha. Ja, ale muzyka jest, wszystko jest włoskie, wiesz, te pizze, te nudle, to wszystko. Lasagna słyszała. Ja. Więc już mam smak. Już masz smaki. No to zaraz idziemy się spytać szefowej. No powiem ci jedno, na co rzekł pod, to różni się te miejsce we Pstrążnej od prawdziwych Włoch. Wiesz jakim? Jakim? Nie pływają taksówki.